Zanim zaczniesz się prudzić, że moja grafika jakaś chujowa jest, że nie wiem, lepsze nie mogą ustawić, spójrz na tą kartę graficzną. Tak, jest gówniana, nie jesteśmy najlepszą, więc enjoyuj gameplay lub po prostu odpuść gadanie na temat grafiki, bo po prostu lepszej nie będzie na tym gównie. Siema, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Hyrule Z1, którego nie było mnie już od długiego czasu. Ze względu na to, że trochę się wkurwiłem na brak FPS-ów, trochę tak grałem z ludźmi, nie chciało mi się zbytnio nagrywać. Dzisiaj postanowiłem nagrać grę solo, tak, solo na tym gównokompie, który pozwala mi w tym momencie na 40 FPS-ów, co po spadnięciu będzie 20, oczywiście mniej. A czemu zacząłem znowu nagrywać Hyrule Z1? Ponieważ w sobotę, w poprzednim tygodniu, znaczy tak, no nie, w poprzednim tygodniu odbył się turniej na TwitchConie z Hyrule Z1. W końcu coś się z tą grą dzieje. Gra niby cała w alfie, ale wciąż się rozwija i właśnie było rozwinięcie tej gry przez turnieje, w której pula nagród, uwaga, pula nagród dwóch gier, czyli była dzielona na pół, podzielcie sobie to na pół, na dwie gry, wynosiła 180 tysięcy. Tak, tyle ile słyszycie, 180 tysięcy dla gry, która jest w fazie alfa, czyli jest jeszcze niedopracowana, jest dużo problemów, każdy o tym wie, jest źle zoptymalizowana, dużo crashów jest w tej grze i tak dalej. I zrobili już tak, powiedzmy, gigantyczny sukces z turniejem, co jest naprawdę czymś gigantycznym, bo największe turnieje w CSGO mają pulę nagród 250 tysięcy, ale to tam już nie możemy sobie tam się to wpierniczać, nieważne. Teraz musimy skupić na grze, w której to pokażę, jak wielkim gównem jestem. Znaczy ja zwalam sobie to połowę na to, jak strzelam, połowę na to, jak ta gra mi chodzi na komputerze, ale każdy oczywiście z widzów wie, że to tylko i wyłącznie moja wina, tak? Prawda? Zgadzamy się ze mną? Oczywiście. Czemu się jakieś drzwi otworzyły, skoro nic nie otworzyłem? Aha, te drzwi się zamknęły. Nie wiem, jakim cudem zamknąłem te drzwi, ale no tak wyszło. Okej, zbieramy sobie tutaj jakieś pierwsze lepsze itemki. Ogólnie jestem dumny z Isamu, ponieważ zauważyłem, że zaczął to nagrywać. Wiem, że Skyen nagrywał Hyrule Z1, z takich większych tuberów. Strzelam, że Natural i Glacial, bo oni coś tam podobno się znają na tej grze, nagrywają. Ale jeżeli ich nie oglądam, to nie wiem. Więc to jest naprawdę fajnie, ta gra się zaczyna rozwijać. Tylko oni się bawią w survivalu, ja się w survivalu nie chcę bawić, bo to jest, niestety, trzeba mieć tam większą ekipę o wiele, bawić się tutaj i tak dalej, a mi się tego nie chce. Ja wolę sobie pograć Battle Royale, pobiegać, pospalać na spadochronie, poniszczyć ludzi. Jak widzicie, mamy chyba. Zresztą sprawdzę godzinę. O, mamy drogą broń. Ja się skupię na godzinie, to wam wszystko opowiem, co sobie. O, konwersy to sobie wezmę. Tak, konwersy dają nam to, że szybciej biegamy. Najpierw zaczynaj zawsze bez butów, żeby. Chyba nie wziąłem po prostu tej amunicji, tak. Najpierw bez butów, żeby rozum można było je podnieść, a potem bez butów biegać ciszej. Reasumując, zgubiłem wątek. Mamy godzinę. Właśnie, to jest ten mój wątek. 6:45 nad ranem. Więc no ludzi nie jest gigantycznie dużo, bo jest już 48. Ale to nie powinno być żadna przeszkoda do tego, aby się dobrze bawić. Czemu tu jest kurwa szafa? Patrzcie, w łazience tak pieprzona szafa. No okej. Gdzieś są obok mnie ludzie, bo się napierniczają. Gdzieś tutaj. Jestem w żadnym ceglanym domku, który był po prawo. Ale na razie skupmy się na lutowaniu, tak? Żeby mieć dobry początek. Żeby mieć czym wyjść do ludzi. Że nawet jak się od nich dostanie, to się będzie można wyleczyć. Okej. Robimy teraz szybko sobie koszulki w bandaże. Tak, żeby tą podstawę Survivoru ogarnąć sobie na tym Battle Royalu. Dużo koszulek nie zbierałem, jak to standardowo u mnie, bo ja i tak się bawię potem w taktykale, że coraz wspomnę sobie tymi taktykalami, bo ja rzadko wchodzę w jakieś bójki czy coś cokolwiek, więc mało mi tych bandaży jest potrzebnych, chociaż przydają się, jak się jest w gazie. Ale to się przekonacie, jak znajdę auto jakiekolwiek. Bo na razie nie widzę, żeby to jakiekolwiek auto widzieć w domach jednorodzinnych. Jedyny spot, który tutaj tworzy auto, jest już przeze mnie ogarnięty i go nie było. Spadłem po prostu. Na ten pierwszy domek, który spadłem, jest domkiem, który ma obok siebie auto. Skoro tam nie. Okej, ktoś wypierniczył auto. Widzicie moje potato aim. Zabiłem. Okej, zabiłem go. Fuck behind. No kurna nie! Poczekaj, ja do ciebie zaraz podejdę. Minutko. Nie no, gościa, ja do ciebie zaraz podejdę i nie wiem, przywitam się, podam ci rękę i dopiero wtedy zabiję, bo tak pewnie byś chciał, żebym zrobił.
Okej, przeładuj szybko, ale nie na chodząco. No zacznij biec, dziękuję ci. No bierzemy pompę, bo tu jest domek, który nie wiem, czy jest przelutowany, czy ktoś tu może jeszcze być. Więc wolę jednak z tą pompą wyskoczyć do kogoś. Ogólnie mam nadzieję, że wam w końcu pokażę jakąś ciekawszą solo rozgrywkę. Już jak widzicie, mamy pierwszego killa. Dla widzów, którzy followowali tą serię, chociaż było ich zawsze bardzo mało, wiedzą, że... Gdzie? Poczekajcie, gdzieś tutaj strzelasz. Gdzieś tu strzelasz, ale nie wiem gdzie. Mnie to w sumie martwi. Chociaż ja mam zawsze takie problemy, że mylę strony, z których strzelają. Znajomi mówią na przykład, strzelam się z prawej. Ja mówię, nie no, jak kurwa słyszę z lewej, tak? I tak to u mnie wygląda, ale dobra. Widziałem auto, więc trzeba to szybko wykorzystać, że jeszcze nie wie, gdzie jestem. Mam taką nadzieję przynajmniej. Mogę sobie to szybko wylutować, jeżeli coś tutaj jeszcze jest. Czemu tego medikita nie wziąłem? Chyba, że tutaj nawet nie byłem. O! Tego szukałem. Tego szukałem, a teraz trzeba to auto ogarnąć. Okej, tego auto tutaj nie ma. Tam pojechało. Tam pojechało, pewnie przelutowało tego gościa, którego zabiłem. I poleciało szukać dalej trupów. Skupmy się na wolno, na wolno. Okej, nie ma go. Przez placę przebiegnijmy. Może zatrzymał się przy przed którymś z domków. I tu by była nasza szansa, żeby ogarnąć auto. Okej, nic nie przejeżdżało. Tutaj też nic nie ma. Nie no, gość się rozpłynął. Gdzie jest w ogóle safe? Okej, nie no, w safe jestem, więc nie mam co się martwić o to, że jestem jakiś zagrożony czy coś tego typu. Ale na pewno trzeba się postarać stąd w którą stronę uciec. Kurde, armoru żadnego nie widzę nigdzie. Hełm mam? Mam, hełm chociaż mam. O! Pompa. Trochę amunicji straciłem. Naprawdę nie przeskoczysz przez to, ty pierdoło. W jedną stronę przeskoczysz, drugą już nie. Spoko. Teraz trzeba jednak pójść sprawdzić tego dropa, znaczy tego luta. Czy on tam naprawdę wszystko zostawił? Może coś się znajdzie jeszcze w nim, nie? No, w sumie, zobaczcie, no nie leży tak jakoś na widoku, no nie? Są rzeczy, widzieliście? O, Sparkplugi na wałek wezmę sobie tylko po to. Wezmę tę koszulkę i ją rozerwę. Reasumując, wezmę ją tylko po to, żeby na przykład jakbym znalazł jakieś auto i ktoś będzie miał wyjęte z nich sparkplugi, to w ogóle jakieś swoje mieć na wypadek. Wrzucę je sobie tutaj, żeby tak więcej oddzielić bandaże od reszty. Okej, twórz bandaże, twórz. No przecież safe zone, jak patrzę, to będzie mniej więcej na górach. Czyli coś, czego wręcz nienawidzę. Bo nie dość, że mam zawsze problemy ze strzelaniem w górach, to dodajmy do tego jeszcze moje lagi aktualne. Mówiąc 36 FPS w miejscu, gdzie jest, że prawie nie ma elementów. To już jest w ogóle masakra. Okej, pozbierajmy sobie wszystkie medkity, bo widzę, że tutaj ludzie nie polutowali zbytnio domków, nie wiem czemu. Wyjątkowo wchodzę sobie i jest dość sporo rzeczy jak na taki etap gry. A jeszcze, no wiecie, jest mało osób. Ale o, widzicie kolejna areczka. No, tak zbiorę tej amunicji do AR-ki, po czym okaże się, że wypierniczę się na kolejnej osobie, która w ogóle, nie wiem, strzeli we mnie raz, a ja nad nią dam strzału. Zobaczcie, jak będzie. Tak będzie. O, ten już jest dom przelutowany, więc tego już nie będę sprawdzał tak dokładnie. Tam był granat, ale go nie biorę, bo nie lubię granatów ręcznych. Jak powiem, nie, ja lubię tylko mołotowami się bawić. Tak, przyznam się, mołotowy są spoko. Reszta mi się nie podoba. Jeżeli coś mam z eksplozywów brać, to wezmę na pewno strzały wybuchające. Ale to, żeby mieć strzały wybuchające, to taki protip dla ludzi, którzy zaczynają grać w tę grę i nic mało wiedzą. Znajdzie się tylko w tych terenach. No może trochę też bardziej w lewo, w sensie od tego miejsca, gdzie pokazałem, ale im bardziej w lewo, tym o wiele mniejsza szansa na to, że się je znajdzie. Powiedzmy, tam na prawej stronie masz jakieś 30-40% szans na to, że znajdziesz te eksplozywy i z każdym kwadratem się mniej więcej będzie obniżało o 20%, czyli załóżmy, jak jest na początku 30 czy 40, to na kwadracie obok będzie już tylko 10 czy 20%, a na w kwadracie kolejnym powiedzmy już jest zerowe, czy w przybliżeniu 1%. Powiedzmy, że zawsze jest jakaś szansa, ale bardzo mała. Musimy uciec jakoś w tę stronę. W stronę tych domków. I w sumie tutaj jest nadzieja jeszcze na dwa spoty z autem, które są dość
że jak powiem, odkrytymi mi, o tutaj już byli, widzicie? To jest, są wszystko pootwierane, tu też byli ludzie. Są dość odkrytymi spotami, dlatego wątpię, żebym coś tam znalazł, ale nadzieja matką głupich. Nadzieja matką głupich zawsze. Patrzcie, no udało, nie ma, nie ma żadnych eksplozywów. Ciekawy jestem, gdzie jest drop, ale na razie nie powinienem się o to martwić. Jak znajdę, jak gościu będzie miał awkę, to i tak ja bym jej, nie opłacę mi się, żebym ją brał. Byłem kurna mierzył z 30 minut, drugie 30 minut bym próbował strzelić, albo raczej trafić. Bo pociągnąć za spust to przecież nie jest problem. Ale jednak trafić to jest już problem. No, biegam przez otwarty teren. Jest 30 ludu. Widziałem policyjne auto. Reasumując, 30 ludu, otwarty teren, a ja sobie biegam tak na totalnej wyjebce, jakbym, nie wiem, uważał się za nieśmiertelnego, okej. Okay. Dwa kolejne spoty z autem, to jest lewo i prawo w ostatnich domkach. Tu jest pick-up, tu jest jeep. Ani jednego, ani drugiego nie ma, więc muszę się jedynie, inaczej, nie, mogę się jedynie oblizać, że znajdę sobie jakieś auto. Kolejny dom, który nie jest sprawdzony. Nie rozumiem. O, Molotov. To mi się przyda, bo miał 3. Teraz sobie jeszcze mi się przydało, o, dwa medyki AK-30, AK strzelił. Teraz sobie mi się przydało, tactical. Tactical armor by mi się przydał, bo aktualnie jestem chyba na 4 strzały z 4 strzały z AR-ki, 3 z AK-cza, jeżeli AK-cz ma też większy damage. Bo ma, bo mi się wydaje, że ma, bo jak już szybciej padają ludzie, jak strzelają do nich z AK-cza. A tak chyba z armorem dodaje się jakby... Jest pick-up. Więc nawet jak zabrali spore plugi, to będę miał auto. A tak z armorem chyba zabiera 5-10% mniej damage od hita. Więc to jest naprawdę genialne. Ma nawet spark plugi sobie, no to panowie i panie, zaczynamy ostrą jechankę bez trzymanki. Ale z racji tego, że jestem najbardziej agresywnym kierowcą z całej naszej ekipy, którą gram, to nie zdziwcie się, jak ja to auto stracę przed jeszcze śmiercią. Bo zazwyczaj się traci auto przez brak paliwa, przez to, że zaczęło się po prostu wysiadać z niego i zaczęło się strzelać, czy też po prostu przez niefortunne trafienie, nie wiem, przejeżdżam obok kogoś, trafił nas. Tak, ale w moim przypadku 90% śmierci auta, niekoniecznie mojego, bo ja zawsze zdążę uciec z tego. Mojej śmierci kończy się tym, że po prostu się wypierniczam i auto. I tu mam jeepa. I zrobię teraz coś, czego nie powinien robić. Bo to mi po prostu... O, fuck, nie zabrałem biofuela. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie powinien tego robić. Zapewne jakby teraz znajomy oglądał, wiedział coś, co chce zrobić. Co potrzebuje Sparki? Elo. On wie, co... On by wiedział, co ja chcę zrobić. Szczególnie, żeby zauważył, w którą stronę jadę. Spróbuję oddać cześć. Najpierw będę się wracał tutaj na piechotę. Nie mam drugich sparków, kurwa. Nie mam drugich sparki, tu. Spróbuję oddać cześć jednemu z moich ulubionych streamerów, mianowicie Sexy Hexy. SXYHXY, jakby ktoś pytał. Który podczas turnieju obiecał zrobić jeden trik, którego w końcu mu się nie udało, ponieważ nie zdobył żadnych dobrych itemów, aby ryzykować tego ruchu, a jednak tam była stawka o pieniądze. Ja tej stawki o pieniądze nie mam, więc... Ale jeszcze nigdy mi się to nie udało. Caniak, co ty robisz? Czemu wjeżdżasz pod tą górę? Co ty chcesz odpierniczyć? Nie udało się. Nie udało się, a auto nam się wywróciło. Czyli... Tak jak powiedziałem, będę zapierniczał na plecy. O. Policyjne auto. Jak już widzicie... tu jest gościu. Już widzę gościa. Pompa. Spali się, czy schował się do budynku? On może być tutaj zawsze. O, właśnie chyba się spalił. Barbecue, bitch. Tu na... Good luck, dude. Thank you. Widzicie, tak się zabija ludzi. Nawet był przyjemny człowieczek. Zobaczcie, znalazł nam itemki, mamy jego spark plugi, chociaż nie wiem po co bierze. Czy coś tu jest? Laminate'a nam załatwił. No panie i panowie, jesteśmy w raju.
Mamy amunicję do pompy, mamy granaci. O, super po prostu, wręcz zajebiście. Mamy dwa biofuele, bierzemy sobie sparki i możemy teraz jechać tym autem już bez skakania. Nie będę się oszukiwał, jak dojedziemy do pick-upa, zmieniam na pick-upa, ponieważ patrząc na to, że safe jest w górach, jest niebezpieczniej, że nie autem. Poza tym, auto ma jeden defekt. Jest strasznie szybkie, owszem. Można nim łatwo uciec na turbosach i tak dalej, ale każdy przedmiot na świecie ma swoją wadę, nawet największe arcydzieło ma jakąś swoją wadę w sobie, nawet ukrytą, czy nie wiem jak to nazwać, ale ma wadę. To auto w sobie ma to, że się szybko niszczy. I pierwsze lepsze uderzenie w jakikolwiek element na świecie może po prostu nam zniszczyć auto, tak więc szybko przesiadamy się do naszego starego pick-upa i szukamy teraz ludzi. Bo gdzieś tu strzelali. Jest Jeep, którego mógłbym teoretycznie zabić trikiem z przesiadaniem się na pasażera, ale ryzykować? Nie, nie będę go ryzykował. Nie. Bądźmy przyjaciółmi na razie z człowiekami autami, a znajdźmy sobie wrogów, którzy tych aut nie mają. Ponieważ jak wiecie, można sobie ładnie... O kurwa, przepierdolę w kamień. Można ładnie zbajtować ludzi, którzy nie mają auta, na to, żeby się wystrzelali w nas jakieś tam 20-30 amunicji. I w momencie, kiedy muszą przeładowywać, ty nadjeżdżasz na ich miejsce i tylko robisz tik, 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 tik. A on umiera, lub w moim przypadku najprawdopodobniej ja umrę. Ja umrę i tyle. Ogólnie, jedno z rzeczy w H1Z1. Coś, co jest gra dla mnie. Ponieważ w teorii, kiedy gra się drużynowo, owszem, gada się z tymi ludźmi, powiedzmy, nie trzeba tak zabawiać tej publiczności, ale też są momenty, kiedy jest cicho i trzeba być cicho. W H1Z1 solo jest to piękne, że ja lubię gadać. Lubię sobie gadać, bo tam coś wam pokomentować, tak żeby wam nie było nudno. Ale też, jeżeli mam być znowu cicho, to ja będę cicho przez, załóżmy, 10-15 sekund, żeby coś dobrze usłyszeć, a nie przez 2-3 minuty w momencie, gdy się kampi na coś. Tak, to jest gra dla mnie zdecydowanie. Bo ja lubię sobie dużo gadać, nie umiem komentować. Od razu mówię, nie umiem komentować tak jak Izak, że byłby ktoś mnie w stanie wziąć do meczu jakiegoś e-sportowego i zacząłbym kastować jak prawdziwy profesjonalista. Chociaż nieraz próbowałem i Mierny, ale komentarz ciągły miałem. O Jezus. To nie. Izaka podziwiam za to, że potrafi tak ciągle nawijać na streamach, znaczy na castach i nie mówi jakichś coraz głupot, tylko jest to taka elokwentna wypowiedź, która wprowadza coś cały czas, a nie tylko takie, aby zająć widzowi uszy. Ona, Muhammad się zabił, widzicie? Tak się kończy z frajerami i imigrantami. Kurna, nie, poczekajcie, muszę trochę zwolnić i ogarnąć, więc gdzie jest safe. Okej, góra. Góra jest safe, to jest nie ta góra, o której myślę. Ta jest, tamta góra jest tą, którą... A już dwie góry będą dobre. Jestem w sumie w środku safe'a, to jest beznadziejny pomysł, żeby na takim etapie chować w środku safe'a. Limit, dobra, poczekajcie, polecimy sobie na północ. Mam nadzieję, że auto przez to nie stracę, bo to są takie trochę nierówne tereny. I w sumie pojechałem na tą północ, którą chciałem. Tak, to jest ta północ, którą chciałem, czyli ja nie wiedziałem, że byłem tak blisko safe'a, którego szukałem. Tam był chyba człowiek? Nie, to było drzewko. Ponieważ jak był człowiek, to ja się teraz wkurwię. Bo to było naprawdę... toxic gas, proszę wypierniczać. No, w sumie w głupią górę wjechałem. Bo nie jest to ani otwarta góra, ani nic. Tu ja mam... O! Dobra, w sumie lubię to miejsce. W tym miejscu kiedyś wygrałem Bera, więc jestem się zadowolony, tak, lubię to miejsce, to jest takie miejsce triumfu. Zostanie w tym miejscu był koniec, mam nawet screenshota, bym mógł pokazać, ale zaraz z tego, że OBS nie łapie mi obrazu spoza gry, tylko samą grę, to niestety wam nic nie pokaże. Okej, okay. W sumie zaczekajmy, to zobaczmy, czy nikt nam nic nie zachodzi od tyłu. Jeżeli zajdzie nas od tyłu, to się po prostu wystraszę, ale jeżeli nie pieprznie nam peską w łeb, to jesteśmy cali. I teraz gdzie jest safe kolejny? Kurde, teraz jest safe na pleśni oraz na górach. Sprawdziłem tylko, czy na pewno nagrywam, bo wkurwiłbym się, jakbym moją cudowną wypowiedź... Uciekaj, drop. To może być nasza szansa. To może być nasza szansa. Mam jednego granata, więc się zbytnio nie opłaca trzymać. Mogę się skupić, gdzie będzie drop.
pojechać po niego i zaryzykować, że znajdę awkę. Wiem, mówiłem, że tego nie chcę robić, ale jednak czułbym się pewnie w takim miejscu z awką niż z samą AR-ką i pompą. Puścisz tego dropa? Tam jest. Na górze. Czy ja chcę bardzo to ryzykować? Czy ja chcę ryzykować, czy ja chcę na chwilę wygrać? Głupota mi potwoja, ale jedno. Trzeba próbować. Trzeba próbować robić YOLO. Nie można kampić i być tchórzem. Trzeba być agresywnym graczem, aby widz też miał jakieś atrakcje z tego, a nie tylko patrzył, jak zabiłem jedną osobę, tak? Zabiłem jedną osobę, spieprzyłem sobie, a dwie osoby zabiłem, nice! Przecież jeszcze spaliłem na jego gościa. O Jezus, o Jezus, o Jezus, tam jest drop. Tam jest drop. Jezus Maria, Jezus. Erzo Scorletto! Jeżeli ktoś wie, kto to jest Erza, to Piona. Piona. Dokładnie Erza Scarlet powinno być, ale ktoś co zrobił Scarlet, to pewnie Scarlet była zajęta. O Jezus Maria. Pick up, ogarnij. Pick up, ogarnij, proszę cię. Ogarnij tutaj, wiedź się. O, no właśnie. Już wiesz, bo on już poczuł, że ja będę musiał śpiewać. On już to poczuł. Poczuł mój piękny, anielski. Dobra, może przestanę kłamać. Wokal. Po prostu zaczął mi pomagać szybciej wjechać, żebym po prostu się zamknął. A teraz muszę tylko liczyć na to, że będę pierwszy przy dropie. O, kurwa. Okej, wszystko pod kontrolą. Nie, tak, nie. Nie wiem. Chciałbym się o końcu odwrócić. Okej. To już wiem, że pierwszy przy dropie na 90% nie będę. A potem zaraz bomby powinien pieprznąć. Pierwsze. Gdzie są bomby? Ktoś się udosił w gazie, zajebisty jesteś. No ale tak to jest, jak ktoś zaczyna bez auta. Tam jest drop. Czy ktoś przy nim jest? Jest ktoś przy nim. Trzeba na niego wjechać. Trzeba go spróbować zabić. Come to papa. No nie, no i musimy go gonić. O kurwa, bomby tu będą lecieć. Centralnie nad nami będą bomby. Jasna cholera. Czy ja to zginę od bomb? O, Damn nigga. Just, jakby powiedział mi po prostu, czy ma awkę. O, wyskoczył. Wyskoczył, będzie do mnie strzelał. Widzi się to? Tak się zabija. Nice try. Czy miał awkę? Miał awkę! Mamy to, panowie? Nie miał awki! Co on ją wypierniczył po prostu, żebym jej nie miał? Nie. Stary, nie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego, ja nie mam auta. Jawki też tu teraz nie ma. Okej, niech bomby dupną. Bomby dupajcie, ja wtedy szybko lecę po ten, tylko żeby jakoś bobok mnie nie jemnęły. Okej. Mam nadzieję, że on jej nie wziął, a nie, że po prostu wyrzucił gdzieś na górze. Czy na przykład zostawił w aucie. Bo to by mnie naprawdę zdenerwowało. Bo nie po to się trudziłem po tą awkę. Nie po to za tym gościem wyskoczyłem. Aby nagle się okazało, że tych bomby, że on tej awki nie ma. Szybko. 14 osób. Ogólnie on też spotajtował strasznie. On chyba nie spodziewał się tego, że ja w ogóle wyskoczę z auta. I tak to się skończyło. Okej. Jest drop. Nie wziął ławki. Ja pierdzie. Wziął, a mu nic nie wziął ławki. Bierzemy sobie lepszy plecak. I wypierniczemy. Teraz. W takim razie pompę wypadałoby. Dobra, na razie pieprzyć. Granat sobie wezmę. Nie wziąłem awki, że to mi teraz zabije, to się wkurwie. No nie wziąłem, po prostu nie wziąłem. Jestem debilem, wy to zauważyliście, ja nie. Powiem, że przecież nie mam miejsca na nią. No nie mam nic. Ja pierdzielę. Jestem debilem. No po prostu nie wziąłem. Super. Samochód wziąłem, więc spuściłem, gdzie on spuścił. Nie wiem, czy brać jego, czy mój.
Mówi się trochę tam poflipował. Przecież w M i w ogóle jest safe. Okej, okay, na safe będę. Pytanie tylko na jak długo. Czy będę w stanie jeszcze się ogarnąć? Po tym też nie mogę liczyć na auta, bo ja spuściłem swoje z góry, on spuścił swoje z góry. Auta potrafią sobie robić koziołki przy puszczeniu auta. Niby one się szybko zatrzymują, jak się wysiądzie z niego, ale. Jasna cholera. Okay, dobra, teraz już nie ma szans pieprznąć. To jest tak. Ja puściłem swoje auto gdzieś tu. Moje auto stoi. Więc skoro już mam jedno auto, to nie będę ryzykował szkody drugiego. Wezmę to. Zrefueluję. I teraz trzeba to jakoś spierniczyć. O, jedź sobie bokiem, tak, tak. Zastanawiam się teraz, tak, to jest ta góra, jakby to będzie limitem save'a. Więc trzeba, że któregoś na górze spotkamy. Trzeba to zrobić, sprawdzić. Ja chcę go zabić. Takim zdecydowanym, pewnym ruchem się kurna wpierniczę na tę górę. Poszukam moich ofiar, ewentualnie ofiary. Ofiarą będę ja. W sumie save już nie jest tak duży, ale. O, dupią się gdzieś. Safe już nie jest duży, więc. Auto wypiernicza. Naprawdę bym się śmiał, na przykład tak na kogoś spadło na łeb, no nie? Tak było, że ktoś się zabił od czegoś. Co nie byłoby bronią. Już myślałem. Już naprawdę myślałem, że to jest to. No nas mnie spędzi w takim momencie. A już tutaj jesteśmy top 10. Coś, czego jest kościół. No nie, gość mnie denerwuje. Nie trafiam go w momencie, gdy. Dobra, pewnie mierzę za wysoko lub za nisko, czy coś tego typu, ale. Nie, gościu, nie denerwuj mnie. Zabity. Gościu, nie wiem w ogóle, czemu tak panikował. Bo nawet mnie nie trafił ani razu. Okej, bye. Siedzi jak z frajerami, trzeba krótko, tak? Gościu, fuck you motherfucker. A ty go bang bang mówisz, wypierdalaj i w ogóle okej, nie no. Najlepiej spławić takiego debila, bo jakbym go zaczął wyzywać dalej czy coś, to po pierwsze bym się zbłaźnił tym, że nie znam zbyt dużo wyzwisk po angielsku. Po drugie bym się zbłaźnił po prostu, o tu jak ktoś leży. Zbłaźnił po prostu samym tym, że się wyzywam w momencie, gdy ta gra powinna być po prostu zabawą. Czy ja coś tu jakiego mam co, nie, no ja już nie mam co zbytnio zbierać o nich, bo jestem napełniony. Okej, okay. Teraz gdzie są ludzie? Są ludzie. Dobrze, że kurnie w sumie go nie zabiłem na snajpę, bo jak ktoś nie był blisko, tak to nie wie, że ja mam snajpę. Ogólnie też gratuluję tego, że tak zaczął masakrycznie panikować. Nawet mnie nie trafił. Tylko ma 11 osób. Noga mnie swędzi. Nikt teraz nie wychodzi, proszę. Dziękuję. Okej, okay, jest pierwszy jakieś strzały. Wiem, gdzie są. Gdzieś z pleców jest, ale zobaczcie, czy tutaj niczego nie widzę. Tam się dupi mi tutaj hardo. Panowie, no zabijcie się. Jeden musi zginąć z was. Ja chcę mieć przynajmniej to 10 miejsce. Przynajmniej 10, proszę. Tak, żeby się nie wypiernić. Dobrze, jest! Mamy przynajmniej 10 miejsce, więc to już jest dobry wynik. Bo nie wiem, czy ja w końcu wziąłem tę amunicję do awki. Przejdźcie, muszę się rozglądać teraz, bo. Z góry widzę wszystko, ale też. O nie. Znaczy, to nie są bomby, to jest drop. Tylko skoro drop to gdzieś spala. No gościu dostaje zawki, what the fuck. Znaczy to, że pierwszy strzał był centralnie w niego. Fuck, fuck, dostaje w plecy, dostaje w plecy, dostaje w plecy. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Tu jest gość. Dostałem! Nie wierzę! Nie! To miał być wygrany, miałem awkę i... Did you mate? Aha, nie wiem co da. Good luck. Thanks a lot.
One is down the mountain. No nic, ja się z nami żegnam. Udało mi się przynajmniej zrobić 10 miejsce, niestety nie uda mi się wygrać solo. Wygrywanie solo jest zawsze u mnie czymś wyjątkowym, dlatego zawsze powiedzmy się tym chwalę na fanpage'a czy coś. Tym razem 10 miejsce, chyba najlepszy wynik, jeżeli chodzi o solo gry, jakie nagrywałem. Jeżeli chcecie więcej, to nie zapomnijcie mi o tym napisać, czy zwrócić łapkę w górę. Ja będę miał wtedy więcej ochoty, aby wam solo nagrywać. Tym bardziej, że ostatnio oprawiłem coś kompa. Mam więcej FPS-ów i w H1, i w CS-ie. Nie wiem czemu. Nie jest to wystarczająco wiele FPS-ów, ale przynajmniej mam więcej, więc chcę mi się tutaj nagrywać. Ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zwrócić łapki w górę, tak już powiedziałem. Zaczynam w kolejnych odcinkach. O, auto mi przejechało. Siemanko, peace, yo!